Siema mordy, w kolejnym odcinku Eurotracka. Tym razem nie promoc, bo montażysta jest biedny i nie ma promoca, więc musimy zagrać. Siema Nikodem. Siema wszystkim. No. Jedziemy sobie z ciężkimi ładunkami. Gdzie jedziemy? Na Wrocław. Idziemy się załadować, także ruszamy na załadunek, bo już sobie wybraliśmy. Co to był spychacz, nie? Tak, po czterech miastach szukania ładunku. Tak, generalnie to z 40 minut szukaliśmy tego samego ładunku, nie? Czemu mnie tak cofnęło? Ej stary, zatrzymałem się za tobą i zaczęło mnie tak jakby, nie wiem, wsteczny wrzucił stary i puszczał sprzęgło. Jedź prosto. Ja prostą przejechać, a ty też? Ja też. No to samo miejsce chyba jedziemy. Bajo. Bajo jajo, bajo jajo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Nikodem, jak tam? Czujesz się urażony po ostatnim komentarzu, że nie umiesz montować filmów, czy nie? Kompletnie nie. Ja też, no, ale mi się wydaje, że on ma trochę racji jednak. To ten zmontujesz ty. Nie, 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 ja nie mam czasu. No i co, miałeś się odzywać, co boisz się? Co się boję, no. Odzywam się. To mów coś. Opowiadaj stary ludziom tutaj, wiesz. Jak życie. Doganiasz mnie? Mhm. Czy nie dajesz rady na czepku? Jezus stary, każde czerwone światło. Ej, mam nadzieję, że nie będzie też taki wiasek do tej bramy wcześniej, bo będzie ciężko. Jedź prosto. Ciekawe, czy w momencie odbierania ładunków się nie zbuguje gra i będziemy mogli odebrać. Ja się zastanawiam, czy w ogóle włączyłem nagrywanie, bo nie jestem pewny, bo nie miałem klawiatury na kolanach. Ale chyba tak. To włącz i wyłącz, najwyżej zrobię szybkie cięcie gdzieś. Nie. Chyba powiem... Nie, no chyba się nagrywa. Chyba bez przypału. Ej, tym się śmiesznie będzie cofało, nie? Generalnie. Fajnie, że taki spychacz na przykład odbierasz z takiej budowy, nie? Budowa, au! O kurde. Au, au! Łatwo nie będzie. Dotarłeś na miejsce. Czemu? Easy! Do usłyszenia następnym razem. Dobra, wjeżdżasz pierwszy, ja ci nie przeszkadzam, bo to nie ma sensu, jak będziemy razem się pchać. No i normalnie ci się ośki skręcają z tyłu. Chcesz się pośmiać? Mówisz? Nie. Nie mam pojęcia, jak się cofa na skrętnych osiach. Nigdy tego nie robiłem. Tak samo. Może to jest trochę dłuższe od naczepy zwykłej? Moim zdaniem jest. Dzisiaj? Stary, ja nic nie widzę. Dobra, światła ostrzegawcze też sobie włączę. Elegancko. Ty, no co ty robisz? Cofnąć ci? Nie, poradzę sobie. Nie, bo ja chodzi o to, że jak ja lecę na tej kamerze z góry, to ja nie widzę kompletnie tyłu. A ja na lusterkach cofam tylko. Nie, nie. Dobra, teraz myślę, że się powinno być. Z czego toczysz bekę? Z ciebie. Jeszcze nie prostuj, jeszcze kręć, jeszcze nie prostuj. No złam ją trochę, bo o właśnie. No. Dobra, prostuj. Kurde, teraz za bardzo. Koń. Dobra, ja się już tutaj... Nie no, to jest stary z półtora razy takie, co normalne moim zdaniem. Dobra, zaraz zobaczymy, jak ja będę wjeżdżał w sumie. To ja se stanę obok i się też będę śmiał. Dobra. Jezus, jak ten typ tym młotem tę No, mnie też to drażni strasznie, no. Dobra, powiedz mi, czy ja mogę już wjeżdżać? No. Nie, jeszcze się bawię. No nie wychodzi mi stary tą naczepą. Może to przez te ośki. Jeszcze nie wjechałeś? Nie. Robię to bardzo krzywo. Dobra, może się uda.
Widzowie będą załamani, stary. Krzywo po krzywo, ale wjechałem. Czekaj, co ja muszę zrobić? Silnik wyłącza się. Tak. Dobra. Dobra, weź odjedź, ja sobie wjadę szybko. Oleż to jest ciężkie. Co ty gadasz? Patrz jak się wjeżdża, stary, ja ci pokażę, dobra? Tak. Dobra. Jeszcze coś? Bardzo pięknie. Dzięki. Papiery zabrałeś? Dokumenty? Z budowy? Tak. Auuu. Dobra. Jedź bezpiecznie. Dobra, 261 km. To co, ja pierwszy jadę chyba, nie? Bo ty troszeczkę szybciej jedziesz, więc... Możesz jechać pierwszy, no. Ale ten moc zaraz mnie, stary, wykończy, aż mi się już... Echo mi się odbija, stary. To nie jest wcale taki ciężki ładunek. Kurde. No ile to jest? 39 ton, tak? No, a chcieliśmy 60 brać. No ale widzisz jak to... Nie było cięższego, no. Szkoda, że jakichś customowych się nie da zleceń robić. Może się da, nie wiemy. Myślę, że to by było fajne. Dobra, czy ja mam włączone światła ostrzegawcze? Po 100 ton załadowali. Ale to wiesz, to może być też kwestia naczepy, nie? Bo jakbyśmy wzięli tą, jak ona się nazywa? Nisko poziomowa, ta druga? No, chyba to tak. Możliwe, że na nią by były większe ładunki. To trzeba będzie też taką kupić i tyle w tym momencie. No. To też jest głupie z tym rynkiem zleceń, że musisz podjechać tą konkretną naczepą, mieć ją na sobie, żeby ci się wyświetliło na nią zlecenia. No i tak naprawdę nie wiesz, którą naczepę wziąć, że na którą będzie ciekawsza. Dokładnie. Skręć w lewo. Jedź prosto. Zielona jest? Mhm. Tak, tak. Zrób ujęcie z góry na dwójce, na zewnętrzne. Nie, bo walne, stary, w pół. Jest prosta, więc myślę, że ciężko będzie. Dobra, wystarczy tej zabawy. Zrobiłem. Dobrze. Samolot leci, widzisz samolot? Gdzie? Przodem, przede mną. A następnie nie, nie, w prawo. Ale ja leciał jakoś chwilę wcześniej. Tu w prawo skręcamy, nie? Jak coś, to weź, wjeżdżaj pierwszy. Już mnie wyprzedziłeś. Zjedź w prawo. Masz ostrzegawcze, czy nie? No mam, no a nie miga mi z tyłu nic? Właśnie z tyłu tak niekoniecznie. A nie, dobra, teraz dopiero widzę, ale to tak po chwili. Miga, miga. Tak niby ciężko, niby nie. A my gdzie będziemy? Na Wrocław, tak? Tak, na Wrocław. Jeszcze 246 km mam? O, samolot ląduje, stary, po lewej. To u mnie przed chwilą startował. Startuje, no teraz. O kurde, zaraz coś wiemy. Dobra, no ale startował generalnie. Stary, jestem daleko za tobą. Poczekaj na bramkach. No. A czemu ty tak daleko jesteś? Bo gram na sekwencji. No ale aż tak, stary? No, jak widać. Zapominam w ogóle, że cały czas, że gramy na multiplayerze zwykłym, a nie na promocie, nie? Multiplayer, promocji. No jesteśmy na tym serwerze też, gdzie jest mniej ludzi, nie? Więc... Aha, bo to już serwer, dobra. Nie coś. Weszliśmy na ten drugi w końcu, na tym pierwszym to tam było 5000, tutaj chyba około 2. Nie, 4,5 tysiąca tam więcej chyba nie może być osób. No to 4,5, ale tutaj było chyba z 1,5 czy 2000.
Aha, i tymi zewnętrznymi się w końcu maksymalnie 90 doda jechać, nie? Tak? Ale tak. Potwierdzone? Potwierdzone, bo nie mogę wyżej tempomatu ustawić. Normalnie mogą do 110. Także zwolnię, żebyś mnie dogonił po prostu. Dobra, do 90, tempo Maciek poszedł. No i 80 i po prostu jak mnie dogonisz, to przyspieszymy i tyle. Bramki. Jać. Idealnie. Milimetry się zatrzymałem przed tym szlabanem, nie? Ja też tak czasami mam. Teraz akurat nie, ale... Czasami tak mam, że się też zatrzymuję, kurde, na milimetry i... Nie wiem, czy wyhamuję. Teraz miałem takie się lekko... Ciepło mi się zrobiło, bo tak szybko jechałem, ale ten hamulec podkręciłem ostatnio, nie? No, pamiętam. Żeby bardziej łapał. Wcześniej bym chyba nie wyhamował. Dobra, weźmy kłuść, żeby jechał pierwszy. Chociaż nie, dobra, w sumie jak idziemy 90, to no jedź. Możemy jechać obok siebie. Będziemy jak polscy tirowcy. Jedź prosto. Jedź. Ja się nie rozpędzam pod tą górkę. Ja też tak średnio. Mogę zmieniać już, bo ja tak średnio tak, widzę. Tak, tak, tak. Ty 200 km, my dopiero 40 km przyjechaliśmy? No, no ale bramki były dwa czy trzy razy, tak? Dwa bramki były? Dwa bramki. Dwa bramki były. Dobrze. Kurde, no fajnie jakbyśmy tam dojechali. Jedź prosto. Liczmy na to. Pytanie, czy włączyłeś nagrywanie? To jest dobre pytanie akurat. Naprawdę nie jestem pewien. Ale wydaje mi się, że tak. Tylko czemu wtedy klawiaturę odłożyłem, wiesz co, dzi na ziemię z powrotem? Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. No za jakieś 15 minut się okaże. No. Lewy pas. Jedź prosto. Bajo jajo, bajo jajo. Mobilki, mobilki. Mobilki są dobre, dobre, jakoś się podoba mi się. Mobilki, mobilki. Podoba mi się to. Powinniśmy mieć pilota teraz jeszcze. No. Albo Krystiana, który jedzie trzeci z nami. Znowu bramki, stary. Następny odcinek nie jedziemy po Polsce, bo ja oszaleję. No, nie, ja też to drażę. Zobacz, co 30 km są bramki. Bo... Jeszcze powinna być waha po 10 zł i byłoby realistycznie. O oh, fuck. Dobra, dajemy radę. Dobra, ja odpuszczę trochę teraz, jak zmienię bieg. Dobra, nie, dobra. No jedź. Jedziesz czy co? Jadę. Ty się rozpędzasz tak cały czas? Stary, jadę na automacie, no na 15, na 1500 obrotów od razu odłącza, nie? Wrzucę następny bieg, więc licznik ma to 2,5, także nie ma się co dziwić. Jak ten co tak poza niebieską linię? Stąd ta różnica. No. Dobra, ja jestem fajnie, blisko ciebie jadę, także jedź jak jedziesz, 90 jest, tempomat jest. 150 kilometrów do celu jest. Uszkodzenia na ciep jest. Jak jest? Dlaczego? Dlatego, że... Nie, no dlaczego? Tak, no dlaczego? Nie, nic nie zrobiłem. Nie hamowałem, czy coś takiego? Nie. A wtedy 2%... jak wjeżdżałeś w tą, ten ciasny przejazd? A to, ale nie, bo miałem zero cały czas. Nie miałem uszkodzeń właśnie.
Nie wiem, ja mam jakieś. Ja nie wiem, ile mam, za 3% pewnie mam. Ja mam 2% ciągnika i 1% na czapy. 39 ton. Ja mam 5,5. Co, przychód... Czemu ty... Samo, sorry. Czemu nie wiem, ty zwolniałeś? Stary, nie rób mi tak. Od mi się wyłączył. Teraz będzie crash, zobaczysz. Nie, co ty. Easy. Ufasz tak serwerom tej gry? Nie. No właśnie. Ale ufam sobie. Ale ja nie ufam serwerom. No ja nie ufam tobie i sobie. No sobie ufam, tobie nie ufam. Pamiętasz jak ostatnio pilotem się bawiliśmy, nie? Mhm. To było dziwne. Ja też byłem 10 metrów przed sobą, a to było dziwne, po chwili wyleciałeś w kosmos. No, no, to było dziwne. Bez kitu. W ogóle u mnie ty masz dziurę zamiast maski. No bo nie masz dodatków kupionych. Ale ty nie widzisz mojego malowania też, nie? Kabiny. Nie, u mnie masz białą ciężarówkę. No właśnie. No właśnie, czemu ja nie widzę twojego malowania? No bo nie masz dodatku kupionego. Przecież mam, przecież kupowaliśmy mi te dodatki. Nie, ale nie, nie masz tego z... nie masz paczki z, ze skinami amerykańskimi. A to muszę sobie kupić. No, wtedy będziesz widział. No i spokojnie, kupię sobie. Jest trochę poranione mój. Nie musisz tankować? Nie, ja mam. Teraz to i tak już za późno. Czemu ja ci tak odjechałem, stary? Przed chwilą jechałeś równo ze mną. No, ja mam, wiesz co, zmniejszenie tempomatu ustawione w takim trochę głupim miejscu i czasami jak skręcam, to sobie zmniejszam o 5. Już mi się po prostu przyciski na padzie skończyły, gdzie to mogę zrobić? km. 96. No. 5 minut. A jak będziesz chciał na ten, jak będziesz miał już tego promoca, to będziesz chciał jechać na tą drogę śmierci tam? Ja mogę się przejechać z tobą jeszcze. Bo to chcę kupić. Serio? No jasne, że ja się tam przejadę jeszcze raz, ale teraz będę z naczepą jechał. Weźmiemy takie ciężkie ładunki, jakieś długie i wtedy. Nie, stary, nie ma szans w ogóle. Albo podwójne. Nie ma szans w ogóle. Jak nie ma szans? Przecież nie, nie mijał, to miał podwójną, pamiętasz? Stary, ale ja ci powiem, że ja ledwo czasami ruszałem samym ciągnikiem, stary, pod górkę. A z naczepą taką, ale to trzeba będzie potrójne te ośki zrobić w skrętne. Ciągniku też, w ciągniku. No, tylko jak masz potrójne, to jesteś mniej skrętny, nie? Ale możesz podnosić wtedy. Nic nie masz, to jest ja tego nie chcę się tego bindować. Teraz prawie, żebym wydupił stary buff szlamon, a jeszcze trochę miałem. No, a powiem ci, że jak dobrze pójdzie, to jeszcze ze 3 razy będą bramki i jesteśmy i to jedziemy, nie? No. Ja muszę garaż w Gdańsku kupić. Ty masz garaż w Gdańsku? Ja w ogóle nie mam odkrytego Gdańska chyba, wiesz? Nie byłeś w Gdańsku? Chyba nie, ale mogę kupić. Jak instalujesz promocy, to i tak masz wszystko, nie? Odblokowane, czy jak to jest? Jak co? Jak promocy odpalasz, to... Nie, to tak muszę odkrywać, nie? Tak. Odkrywać, no. Jak jedziesz, to odkrywasz, no. Tak, trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. W prawo będziemy jechać? Tak. Zjedź w prawo. Nie hamuj za mocno, bo ja nie mam już tak chyba mocno ustawione jak to. Skręć w lewo. Było git? Tak. Znaczy, wiesz jak to wygląda, nie? U mnie. Mhm. Drift. Tak, dokładnie. Ale ja nie rozumiem tego w ogóle w tym ETS-ie, dlaczego tak jest. No bo serwery mają za małego tika i tyle. Ciekawe jaki mają tik, co? Tick. Myślę, że bardzo niski. Ile to w CS-ie? Ile jest? 64? Chyba tak. Nie pamiętam ile normalnych, a na Faceit chyba masz... To 90? Na Faceit jest więcej. No już nie pamiętam teraz, nie pamiętam. No 128 TK, tak, na Facebooku. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, ale myślę, że jeżeli to jest kwestia tego, to tutaj może być, nie wiem, 1/4 tego, co w CS-ie. No. Można by sprawdzić w sumie. Ej, wiesz, o której zaczęliśmy nagrywać? Koło... nie, nie wiem. Okej. Okay. Na czym zaczęliśmy szukać? Koło 18. 19.13.
Nie, myślę, że zaczęliśmy jakoś za 10, coś takiego. A ty, a ja jadę na jednym biegu, stary, na odcinie cały czas. I się dziwię, czemu nie przyspieszam, ani... Czyż tak nie przyspieszyłem. 39 km. Ty idziesz 90 na godzinę? Nie. Ile? 85, 0 do 90. Teraz mam 90. 89, ty nie przeskoczyło do 90. A ty ile masz? Też tyle pewnie. No ja zwolniłem, bo już ci prawie w tyłek wjeżdżałem. Ostro w prawo będzie. Mhm. Wyprzedzę cię na tym zakręcie. Kurde, musimy wziąć, zrobić taki odcinek następny. Znaleźć taki mega... Ej, w prawo tu. Taki mega, mega, mega ciężkie te ładunki. Z 60-70 ton, nie? No ale to widziałeś, jak to jest trudno znaleźć. No ale to znajdziemy, no wiesz, będziemy jeździć, aż znajdziemy. Myślę, że trzeba znaleźć rozwiązanie. Albo rozwiązanie znaleźć. Jak je znajdować, tak. Albo tak. Ty, ja tu ledwo jadę pod tą górę. No ja... Co jest? Stary, ja ledwo jadę pod tą górkę. No, no ja... 20 na godzinę. Ja też. 21. No, 22. Na piątce. Dobra, już. Chciałeś już. Ciężkie ładunki, to masz. Ty, jakby tutaj było 60 ton ponad, 70, to nie. No, mi brakuje czegoś takiego, że na przykład jedziesz na Włochy, to nie przejeżdżasz przez góry i tak dalej. No jak normalnie jedziesz, to tam są góry i fajnie by było, jakby to było zagospodarowane do takiego stopnia, że musisz się wspinać tam, nie? Kilka tysięcy metrów. I później zjeżdżać. No, spoko by to tam było. Co prawda są jakieś góreczki takie, że faktycznie jeżdżasz trochę pod górkę, ale no to... To jest nic. Tak naprawdę po co tutaj jest ten hamulec górski, ten retarder? No ciekawe, w sumie. No tak, w sumie powiem. No chyba, że są jakieś miejsca, o których ja nie wiem, ale... Może na promocie są, stary, no. Może ja też wszystkiego nie odkryłem, bo to jest mega dużo. O kurde. Stary, piasek. Shooter jest. Wow. Jaka miejscowa w ogóle. Się fajnie hamuje. Jaka miejscowa. No, tu będziemy na dół zjeżdżać. Weź sobie to najtrudniejsze tankowanie, to będzie śmiesznie. Tak cię wyrzuciło, jak hamowałeś? No nie, nie chciałem, nie wiedziałem, czy w niego wjadę, czy nie, ale nie wiem. Ja mam automatyczne parkowanie, wiesz? Czyli które ci wybiera? Nie wiem, no losowe mam. Aha. Dobra, to ja biorę to pośrednie wtedy. No to weź ciężkie, stary. Wiesz. Nie, bo nie dam rady. No, dokładnie. A ja myślałem, że tu tak ciasno jakoś będzie, a tutaj tak... Nie, ale to są takie ostre zakręty miejscami. No właśnie nie ma. Tu się fajnie wjeżdża z takim ładunkiem. Gdzie mam jechać teraz? W prawo czy w lewo? Nie wiem, w lewo jadę. Chyba źle. O, chyba bardzo źle, bo to jest szlaban. Jezu, no. Ale zabujało. Co jest? Aha, nie będziesz ruszać. O, nie ruszy. Co jest grane? Ciekawe. Coś mnie blokuje? Nie, aha, dobra, to nie będę tylko łatwa sam. Ty, bo ja mam problem, stary. Nie pierwszy raz. Ja nie mogę ruszyć, dobra? Teraz przyjadę do ciebie. Ale jest hardcore, stary. No ja odstawiłem. No tam na dole to się domyślam, że może być ciężko. Stary, ja tu ledwo zawracam. Dobra. Gdzie ty jesteś? Udało mi się. A ty już odstawiłeś ładunek? Tak. Ty tam na dole byłeś? Nie, tutaj obok. A ja muszę na dół jechać. A ty tu wjechałeś pod ten szlaban. No. Nie mogłem, stary, ruszyć. Zobaczysz na nagraniu, jak to się nagrywa w ogóle. Ej, spoko miejscowa w ogóle na doręczenie ładunku. No, ale tutaj faktycznie jak bierzesz coś większego, to z wjazdem jest ciężko. No ja mam ciężki parking, stary, jeszcze do tego. Patrzeć.
Nie, lajtowo. Za pierwszym razem. Będzie. Co ty? Easy, easy. Co, patrzysz i płaczesz, że... Ja nie widzę twojego miejsca parkowania, więc... No tak jak parkuję. No prawie równo, minimalnie. No, bardzo ładnie się tylko... Ciekawe, czy mi zaliczy? Zaliczyło. No, także dojechaliśmy. Także będziemy kończyć odcinek. W następnym odcinku spróbujemy, może nie w następnym, ale w następnych odcinkach spróbujemy znaleźć jakiś cięższy ładunek i pojechać razem, albo nie wiem, Nikodem będzie pilotem, albo coś w tym stylu. Co możemy spróbować, no. Tak, także dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Subskrybujcie, lajkujcie, Facebooki, Instagramy, wszystko naraz. Bajo, jajo, siema, piąteczka, cześć, hejpa.